No i załatwione. Wygląda na to, że samochód jest sprawny. Pierwszy kiedykolwiek. No, ale to normalnie, nie? Okresowe badanie, tak? No tak, po 3 latach. To był godzik rejestracyjny. Okej, okay. I jaki tam przebieg mamy? 15,535. 5,35. Gazu nie ma tutaj, nie? Nie. Nie, 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 teraz, dobra. On gnije stojąc z takim przebiegiem. Jak się jeździ, to tak jest. A to nie z tej strony. Ja go doładowuję, bo ten... akumulator już no, słaby. No bo jak tak kurde stoi, no to później problemy są z tym akumulatorem. Dobra, tu się wszystko zgadza. Dobra, będzie gotóweczką czy kartą płatne? Kartą. Dobra, no to później tam najwyżej. Jak będziemy... na luzie teraz samochodzik wrzucić. Jest na luzie. Wrzucamy wszystko na razie. I ręczny możemy zaciągnąć. Dobra, i czekamy chwileczkę. Sprawdzimy amortyzatory z przodu. Dobra, ładnie. Amorty z przodu w porządku, równiutkie. Spuszczamy ale, ale 50% tylko? No, tak pokazuje. No, no, ale to tym się nie przejmować, bo to do każdego samochodu tutaj u nas maksymalnie to jak jest taki w miarę, nie jakiś podniesiony samochodzik czy coś, to pokazuje do 70-75. No. Aha, to chodzi pewnie o różnicę, żeby nie było różnicy tak, między... Tak, skuteczność maksymalnie na naszym urządzeniu to jest tak do 75-80%. Aha, okej, okay, bo się przestraszyłem. Nie, nie, bo... nie, no w porządku. Tutaj jest zasadzie. Chodzi o różnicę. No też, żeby nie było między jednym a drugą stroną powyżej tam 15-20%. Tutaj również jest. Aha, dobra. Teraz pewnie tylne, tak? Znaczy, no teraz jedziemy do przodu, tam, żeby wjechać w rolki. O, dobra. Dobra. I teraz na luzik, na N, tak, bo to automat. Tak. Puszczamy wszystko na razie. I teraz powolutku zaczynamy hamować nożnym hamulcem do samego końca. Dobra, pięknie, super, bo tu jest ładnie, siła hamowania równiutka na lewym i prawym kole i jedziemy do przodu. Dobra, stop. I znowu na luzik, na N, puszczamy wszystko i ręcznie teraz zaciągnąć sobie i czekamy chwileczkę. Z tyłu też trochę mniej pokazuje, no bo jest nieobciążony samochodzik, tak? Tam te 2-3 osoby wrzucić tu jakiś bagaż. Ale już tak, jest większa różnica. No, no ale to i tak jest różnica. No, błąd nie, pomiaru? Nie jest jakaś taka, na którą tam trzeba zwrócić uwagę, nie? Okay. Tym bardziej, że jest lekki z tyłu nieobciążony. Jakby tam weszły 2 osoby plus bagaż, to by wyszło gdzieś w granicach no 60 paru. Ale nie, różnica między lewym a prawym mnie tak... No ale to nie, ale to są małe różnice. Tak? Raczej raptem 5%. Nie? A jak jest dopuszczalne? No, tam mówi się, że między 15-20%, no tak, to nie jest tam jakoś dużo, ale to nie jest też tak, że jak jest tam różnica zbyt duża, no to, że nie przechodzi badania, bo to nie jest tak, nie? Musiałoby być na przykład, że na jednym 50, na drugim tam 25-30, no to wtedy jest problem, nie? Znaczy, no, jak leje, no to tak, też to bardziej pod kątem bezpieczeństwa, bo jak jest różne, to... No wiem, ale to jest naprawdę bardzo niewiele, mała różnica. Dobra. Jedziemy do przodu. Na hamulce pewnie, tak? Tak. Dobra. Na luzik, puszczamy wszystko. I też do zduszenia w pewnym momencie, tak? Jeszcze raz? I do zduszenia, tak? No, tak, tak. Moment, nie czekać. Dobra, i teraz powolutku zaczynamy hamować nożnym hamulcem. I do samego końca.
Dobra, pięknie. Też super równiutko opuszczamy. I teraz ręczne? Tak, będziemy ręczne zaciągać. A to tak No tak powolutku, systematycznie do samego końca. I zaciągamy. Dobra, puszczamy, jest ładnie. Dobra, okej. Dobrze, dajemy zajęcie, idziemy do przodu. I teraz na luz możemy wrócić. Teraz tak troszeczkę dodajemy gazu, tak na 2,5 tysiąca obrotów. Ja tu nie mam obrotomierza. Nie mam. No to tak dodajemy gazu, tak, no niech pan da i przytrzymać. O, na takich obrotach starać się chwilę przytrzymać. Dobra, pięknie, wpuszczamy. Ładnie, 0,6. Dobra, tu jest ładnie. Szczytem mojej inspekcji będzie wymiana opon na wiosnę. Nic nie rdzy, wieje. Nie, tutaj ładnie to wygląda. To, że nowe, to wcale nie znaczy, że nie może rdzewieć, nie? No tak, to są takie samochody, które narażone są na rdze, bardzo sporo. Bo to jest też tak, że żona jeździ i jak ja się nie przejadę, kiedyś przekosiła. Samochód krzywo jeździł, a kierownica była też nie w osi. Dopiero ja jej wytłumaczyłem, że krawężniki się najeżdża, nie atakuje.